stworzyłeś, Panie, nas. Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą i krzyż Bóg jest miłością. Przez miłosierdzie swe Bóg jest miłością. Miłość prosta jest, Bóg jest miłością. Miłość cicha jest, Bóg jest miłością. Miłość wierna jest, Bóg jest miłością. Miłość cierpliwa jest, Bóg jest miłością. Rozpocznijmy, wiedząc, że to Duch Święty prowadzi. Ja jestem artystą, który kieruje Kościołem. Dlatego też od takiej krótkiej modlitwy. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie i odnowisz oblicza ziemi. Módlmy się. Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać swoje sprawę, Jego pociechą zawsze się radować przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Siądźmy sobie. W księdze proroka Jeremiasza jest takie piękne zdanie. Stańcie na drogach i patrzcie. Zapytajcie o dawne ścieżki. Gdzie jest droga najlepsza i idźcie nią. To wezwanie Pana rozbrzmiewa ze szczególną aktualnością i siłą u początku tych rekolekcji, które mają być w jakimś sensie kontemplacją ikony pierwotnego Kościoła, Kościoła w Jerozolimie. Zatrzymać się i patrzeć, aby kontemplować ikonę naszych początków, początków Kościoła. Bo chcemy stanowić Kościół. I tak jak powiedziałem, jest z nami artysta, który namalował tę ikonę, Duch Święty. On wierzy w to głęboko, tę wiarę sobie odnawiamy, że jest naszym przewodnikiem. A interesująca nas ikona ukazuje nam oblicze pierwszych chrześcijan. Czyli tych, którzy pierwsi poszli za Jezusem, pierwsi realizowali w swoim życiu Jego ewangeliczny ideał, pierwsi dawali Mu świadectwo i głosili Go. Są oni, jak się okazuje, pionierami w życiu chrześcijańskim. Są naszymi ojcami w wierze. Naszymi przodkami we wspólnocie chrześcijan. I od razu też, żeby było jasne, my nie kontemplujemy tej ikony tak, jak gdyby była umieszczona w muzeum. My nie wracamy do początku wspólnoty Kościoła z jakąś tam romantyczną nostalgią człowieka powracającego, aby zobaczyć swoją kolebkę. Nasze spotkanie, choć mówię, czas jest krótki, ale chciałbym, żeby to spotkanie z tą ikoną początków po prostu było takie życiowe, żeby służyło życiu, żeby jeszcze bardziej być Kościołem, czuć się w Kościele. I myślę, że szczytem naszej kontemplacji będzie takie zadziwiające odkrycie, że ta ikona odzwierciedla w rzeczywistości jedno oblicze. Oblicze Chrystusa. Tak, Chrystus nie pozostawił, wiemy o tym, żadnej fotografii. Nie pozostawił żadnego portretu swojego historycznego oblicza. Chciał,
aby Jego uczniowie ukazywali Go swoim życiem, w stylu pewnie swoich czasów i swojej kultury. Ikona, którą zapraszam, żebyśmy kontemplowali, jest pierwszą reprodukcją historycznie najbliższą Jezusowi i namalowaną przez tych, którzy z Nim żyli. Działanie Ducha Świętego sprawiło, Duch Święty ich wszystkich napełnił wtedy w Jerozolimskim Wieczerniku, że powstała dynamiczna wspólnota wierzących, wspólnota zakorzeniona w Chrystusie. I to chcę też od razu podkreślić, że uniwersalistyczne otwarcie, nadzwyczajny dynamizm misyjny pierwszych chrześcijan, a niesamowita ekspansja. Łukasz powie, że słowo biegło, żeby dotrzeć aż na krańce ziemi. Musiały mieć solidne i głębokie korzenie. Ciągle zasilane, w przeciwnym bowiem wypadku ich entuzjazm byłby krótkotrwały, a sukcesy nieliczne i powierzchowne. Dlatego my stawiamy sobie tak w kontekście naszej rekolekcji ciągle z tą prostą. Co robić, żeby stanowić Kościół? Pytamy, gdzie i jak była zakorzeniona pierwsza wspólnota chrześcijańska? I na to pytanie odpowiada nam Piotr w imieniu wszystkich. Zapytany przed Sanhedrynem, jaką mocą i w czyim imieniu naucza i działa, odpowiada odważnie, wtedy po zesłaniu Ducha Świętego. Odpowiada zdecydowanie i jasno. W imieniu i mocą Jezusa Chrystusa. Piotr jest pewien, że nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. To przeświadczenie jest racją całego jego życia, centrum jednoczącym wszystkie jego energie, korzeniem zasilającym jego odwagę w mówieniu i działaniu. I zauważmy, jeżeli tylko w Jezusie jest zbawienie, to jest rzeczą oczywistą, że ten, kto miał szczęście spotkać Go i poznać, ma obowiązek głosić Go innym. Tych dwóch słów zwyczajnie się nie powinno rozdzielać. Uczeń, misjonarz. Jak jesteś uczniem, musisz być misjonarzem. Jak jesteś, mówisz misjonarzem, to musisz być uczniem. Uczeń, misjonarz. Dlatego Piotr mówi dalej, my nie możemy nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli. Cały dynamizm misyjny wypływa z wiary w Jezusa Chrystusa. I dlatego tutaj, w czasie tych rekolekcji, stawiam taką tezę, że bycie świadkami Jezusa przede wszystkim zakłada osobiste doświadczenie. Spotkać Jezusa w swoim życiu i poznać Go naprawdę. To jest nieodzowny fundament każdej wspólnoty chrześcijańskiej. Jezus powiedział przed wniebowstąpieniem: będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi. I pierwsza wspólnota chrześcijańska była przekonana, że nie można być świadkiem, jeżeli nie ma się osobistego doświadczenia Jezusa. Łukasz mówi o tym wyraźnie zaraz na początku dziejów, opowiadając chociażby o wyborze Macieja. Pamiętajmy, że uzupełnienie liczby 12 nie jest prostą koniecznością organizacyjną kierowniczej grupy, ale wynika z woli wiernego zachowania wspólnotowej pamięci Jezusa. Od kandydata, który ma zastąpić Judasza,
Nie wymaga się ani wyjątkowych darów natury, ani szczególnych charyzmatów, cnót lub kompetencji, lecz musi odpowiadać dwom wymogom. Po pierwsze, mówi Piotr, ma to być ktoś, kto towarzyszył Jezusowi od początku Jego publicznej działalności, tak aby mógł być naocznym i wiernym świadkiem Jego historycznej pamięci. Po drugie, ma to być ktoś, kto doświadczył Pana zmartwychwstałego. Takie jest znaczenie słów Piotra. Trzeba więc, aby jeden z tych, którzy towarzyszyli nam przez cały czas, kiedy Pan Jezus przebywał z nami, począwszy od chrztu Janowego, aż do dnia, w którym został wzięty od nas do nieba, stał się razem z nami świadkiem Jego zmartwychwstania. Nie może powiedzieć, że zna naprawdę Jezusa ktoś, kto tylko słyszał o niektórych epizodach lub słowach Jezusa i nawet nie pamięta ich dokładnie. Nie może powiedzieć, że rozumie Jezusa ten, kto nie patrzy na całe Jego życie w świetle zmartwychwstania. Nie może powiedzieć, że ma doświadczenie Jezusa ten, kto nie wszedł głęboko w Jego tajemnicę. Stąd to jest to ciągłe zadanie, poznać Jezusa, żeby Go bardziej kochać i naśladować. Już w czasie swojego ziemskiego życia Jezus ostrzegał swoich uczniów przed fałszywym, no tylko częściowym lub powierzchownym Jego poznaniem. Można żyć z Nim długo i nie znać Go. I tutaj pozwólcie, przypomnijmy sobie jedną z mów pożegnalnych, kiedy to słowa Jezusa skłaniają Go do wysunięcia prośb. Chodzi o Filipa. Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus powiedział im, że w Nim, w Jezusie mogą poznać Ojca. Filip mówi, że on chce jeszcze czegoś więcej. Jezus tutaj podziwiam, ja się zachwycam takim Jezusem, prawdziwym nauczycielem. Odpowiada spokojnie, cierpliwie, pełen łagodnej wyrozumiałości. Jednakże w jego łagodności można wyczuć taką nutkę bolesną. W słowach Jezusa brzmi taki cichy zarzut. Tak, z jednej strony wyrozumiałość dla ludzkiego ograniczenia idzie w parze z rozczarowaniem. Uczeń Filip przebywał przecież bardzo długo u Bogu Mistrza. Często słuchał Jego słów o Ojcu. Przeżył wiele cudów zdziałanych przez Mistrza, których Ojciec objawiał swą potęgę. A mimo to Filip nie potrafił dostrzec tego, co najistotniejsze. Jego prośba przekreśla w pewnym sensie trzyletnie starania Jezusa, który pragnął, aby uczniowie zrozumieli Go. I otrzymuje oto rachunek za wszystkie starania uwieńczone niepowodzeniem. Bo co się okazuje? Że Filip wciąż nie zna Jezusa, Jego osoby, Jego posłannictwa. Nie zna Go, mimo iż czas pouczeń osobistych Mistrza dobiega kresu. I przychodzi chwila, w której Jezus pozostawi swych uczniów własnemu losowi. Dlatego też można zrozumieć, że pytanie Filipa musiało boleśnie dotknąć Pana. I po tej delikatnej naganie Chrystus udziela Filipowi pozytywnej odpowiedzi. Ten, kto widział mnie, widział również i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Żadna inna teofania nie jest potrzebna dla tego, kto wierzącym okiem zobaczył Jezusa.
Kto wierzy w Niego jako Syna Bożego, ten wykona niewielki, oczywisty krok na drodze poznania, aby dowiedzieć się, kim jest Ojciec, jak działa, co reprezentuje Jego jednorodzony Syn. Gdzież więc możemy znaleźć Boga? Kto wyznaje, że Syn jest Bogiem, ten znajduje właściwą odpowiedź. Ludzie dziś mogą widzieć i przeżywać Boga tylko w Jezusie. Ojca można zobaczyć tylko w Jezusie, nie obok Niego, nie ponad Nim. Przez Niego, nie zaś bez Jezusa lub poza Nim, Bóg staje się dla nas obecny. Możemy jednak zapytać, no bo ci, którzy szli za Jezusem, jak Filip i tylu innych, no to powiemy, byli szczęśliwi. A my możemy zapytać, a jeżeli ktoś nie miał możliwości żyć z Jezusem i być naocznym świadkiem Jego życia, śmierci i zmartwychwstania, jak może go znać i być zakorzeniony w Nim? I tutaj znowu z pomocą przychodzą nam dzieje apostolskie, przedstawiają wiele osób, które mogą nam odpowiedzieć na to pytanie. No chociażby sam Łukasz nie należał do pierwszych uczniów Jezusa. Ale chyba najlepszym przykładem jest dla nas święty Paweł, który pozostawił nam swoje cenne listy, odsłaniające przynajmniej częściowo jego głęboką więź z Jezusem. Mówi nam naprawdę coś wyjątkowego, jak spotkania z Jezusem zmieniają. Radykalne, totalne. Szczególnie to wyraża w tych częściach autobiograficznych swoich listów. Bardzo kocham czytać trzeci rozdział listu do Filipian, gdzie Paweł wymienia siedem wartości, wiecie, siódemka, pełnia żyta, z tego był dumny, tym się chlubił. A potem uznał to za śmieci, za gnój, tam jest mocne słowo. Żydzi chcą ten fragment wyrzucić z listu do Filipian, bo mówią, że to jest świadectwo pogardy wobec judaizmu. Gdzie to? Żadna pogarda, tylko właściwe ustawienie hierarchii. Paweł o tym doskonale wie. Jak odkrył najwyższą wartość Jezusa Chrystusa, spotkał się z Nim pod Damaszkiem, to On jest pierwszy. Potem długo, długo nic i może coś z judaizmu. On się tym dzieli. I dla Pawła istotne jest to, że może powiedzieć, może potem napisać, że ukazał się mnie, wszedł w moje życie. Jest to wydarzenie będące nieoczekiwaną i dawno daną łaską. I Paweł widzi to doświadczenie nie tylko w całej historii zbawienia, lecz także w centrum swojej własnej historii. Wychodząc od niego, może zrekonstruować poszczególne etapy swojego życia w świetle Bożego zamysłu. W liście do Galatów też jest pierwszy rozdział taki autobiograficzny, pisze: spodobało się temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o nim głosił poganom. Protagonistą jego historii jest Bóg, który go wybiera, wzywa, objawia mu swego Syna i powierza mu misję, zadanie. Paweł rzeczywiście staje się uczniem misjonarzem. Spotkanie z Chrystusem pod Damaszkiem. Ja nigdy tego nie nazywam nawróceniem. Jak mówię to młodym, to nazywam to upgrade. Miał starą wersję Boga, on Boga nie zmieni, tylko dostał nową wersję, nowotestamentową.
Liturgiści jeszcze długo będą pracować o zmieniu święto na powołanie Pawła. Nigdy Łukasz, choć 3 razy o tym wydarzeniu mówi, nie nazywa to nawróceniem. A Paweł, jak wspomina, to mówi o powołaniu. Wybrał mnie, powołał mnie, jeszcze w łonie matki. I spotkanie z Chrystusem pobudza Pawła do przemyślenia swojego życia w świetle Bożym. Do ponownego określenia swojej tożsamości i swojego systemu wartości. Patrząc na swoją przeszłość, może powiedzieć: to wszystko, co było dla mnie zyskiem, uznałem za stratę ze względu na Chrystusa. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego, uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim. Na przyszłość patrzę z pogodą i nadzieją, wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. Doświadczenie Chrystusa i Jego przemieniającej mocy jest tak głębokie i tak nadzwyczajne, że nie poddaje się żadnym próbom teoretyzowania, jakiejś obiektywnej analizy lub adekwatnego opisania. Można tylko przywołać je za pomocą obrazów i symboli, wyrażać w radosnych okrzykach osobistego wyznania. I tak robi Paweł. Czuję się zdobyty przez Chrystusa Jezusa i całą więź z Nim streszczę w słowa. Przepiękne. Tak człowiek do takiego czegoś doszedł. Żeby mógł powiedzieć za Pawłem: teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Echo słów Jana Chrzciciela. Potrzeba, żebym ja się umniejszał, on żeby wzrastał. Albo Paweł napisze też w liście do Filipian: dla mnie żyć to Chrystus. Czy można było wypowiedzieć to w sposób bardziej jasny, bezpośredni, zdecydowany, pewny i wymowny? I kochani, w kontekście rekolekcyjnej refleksji ciągle ta myśl, co robić, żeby stanowić Kościół, żeby być zakorzenionymi w Chrystusie, żeby Chrystus rzeczywiście był pierwszy. Bo wiadomo, to jest na właściwe miejsce, a wtedy wszystko się porządkuje. W kontekście takiej refleksji rodzi się pytanie: jak umacniać swoje zakorzenienie się w Jezusie Chrystusie? I na to pytanie odpowiada nam święty Łukasz, kiedy w Dziejach Apostolskich opisuje, a można by powiedzieć pędzlem słowa, maluje nam ikonę pierwotnego Kościoła. Mówi o codziennym życiu tej wspólnoty. A pisze tak: trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Co tutaj mamy? Mamy tutaj wyszczególnione 4 elementy. Słuchanie słowa, łamanie chleba, wspólnota braterska i modlitwa. Te 4 elementy nie zostały, jak się okazuje, wymyślone przez uczniów, ale zostały im podsunięte przez samego Jezusa. On zanim podszedł do Ojca, pozostawił im w darze kilka sposobów, przez które będą mogli nadal żyć w Jego obecności. Co pozostawił? Swoje słowo, pamiątkę swojej tajemnicy paschalnej, Eucharystii, swoje przykazanie i przykład miłości oraz swoją modlitwę i pouczenie, jak powinniśmy się modlić. Dlatego
to chcę podkreślić, że aby pogłębić swoją więź z Chrystusem, pierwsza wspólnota chrześcijańska, jak mówią Dzieje Apostolskie, trwała w nauce apostołów. Trwać w nauce oznacza nie jakieś sporadyczne, przypadkowe słuchanie nauki apostołów, ale słuchanie ciągłe, systematyczne, uważne. Dzisiaj powiemy, chodzi o duchowość słowa. To cieszy, że dzisiaj w wielu wspólnotach kościelnych, zakonnych także praktykuje się lekcja divina. Wspólnotową lekturę Słowa Bożego, duchowe czytanie i dzielenie się doświadczeniem wiary. I bardzo mnie to cieszy, że kolejni papieże, poczynając od Jana Pawła II, wprost powiedzieli, jest niemożliwe wypłynąć na głębie bez powrotu do lekcji divina, do duchowego czytania. Wiecie, jakie jest duchowe czytanie? Czyta, dokonuje refleksji, staram się zrozumieć, żeby potem zapytać, jak to odnieść do mojego życia. To jest aktualizacja. Bo to słowo jest ciągle aktualne. Ci niewierzący bibliści, to oni się zatrzymują tylko na czasie czasownika, na kontekście historycznym, kulturowym, nie? Ale absolutnie nie mówią, jak to odnieść do życia. Kościół popiera tę praktykę. Jan Paweł II, Benedykt XVI, pod jakim wrażeniem byłem, uczestniczę w konferencji jeszcze jako kardynał, prefekt kongregacji do spraw doktryny wiary. Przyszedł na sympozjum. Nie miał wielu notatek, miał ze sobą pismo Nowym Testamentum Grece. Tekst grecki Nowego Testamentu. Jak cytował, to czytał z greki. Jak przerwie podszedłem, żeby o coś go zapytać, jak spojrzałem w to pismo greckie, wszystko to podkreślałem. To była jego Biblia. Tak samo i papież Franciszek. Ja z wielką radością przyjąłem to, że on ogłosił, już w zeszłym roku była, w tym roku po raz drugi, Niedziela Słowa Bożego. My pytamy, co robić, żeby stanowić Kościół. Wiecie, jakie to są smutne obrazki. Ja miałem to nawet na własnym podwórku, że nawet ksiądz w ogłoszeniach nie przychodzi. Choćby się wyprął papież, nie? Jak my się nie włączymy. Ja byłem w Warszawie, piękna niedziela. Dużo ludzi, poruszenie. Niesiona Biblia, uczczona Biblia. Potrzebujemy takiego uwrażliwienia. I dlatego Kościół popiera tę praktykę, bo ona przynosi widoczne i obfite owoce. Pamiętam, kiedyś celebrowałem lekcję divina, wszedł starszy kapłan, dużo wcześniej ode mnie urodzony. Popatrzył z tyłu, ponad 200 sióstr w Wrocławiu było na tym lekcji divina. Potem do mnie mówi, no wiecie, takie protestanckie, nie? Ja wiedziałem, że Franciszku to było bardzo katolickie, ale powiem księdzu, że robię ukłon w kierunku protestantów. I dziękuję im, że przypomnieli nam, że jeszcze jest Biblia. Że jeszcze jest Biblia. Kto zna Ziemię Świętą i Domus Galilei, lubię tam zajeżdżać. O, zobaczcie ich tabernakulum za zasłonką. Biblia i Najświętszy Sakrament. Tak było w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dzisiaj prosi się, żeby Biblię wystawić. Nie, Biblia nie jest do dekoracji ani do adoracji. Ale gdy ktoś by wszedł do kaplicy, by od razu wiedział, że Bóg pozostał z nami. Nie tylko w Najświętszym Sakramencie, ale w swoim Słowie, w Biblii. To jest ktoś. Dlatego też to nie moda dodana do wielu naszych inicjatyw pastoralnych, ale tradycja. Cenna spuścizna Kościoła pierwotnego, którą Duch Święty ożywia dzisiaj ze szczególną intensywnością.
Pragnę podkreślić, że wspólnotowe ożywianie w sobie obecności Boga, czytanie razem Słowa Bożego, dzielenie się doświadczeniem wiary, to wszystko umacnia nasze zakorzenienie w Chrystusie. Nie mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, a jeszcze jest na polskiej ziemi bardzo wielu, którzy schodzą z tego świata, nie przeczytawszy, zaniżam nawet Nowego Testamentu. A cóż mówić nawet o całej Biblii? I też chcę powiedzieć, i się już nie złapię, że małe literki. Ostatnio paletyni wydrukowali 5 tomów, nie? Jeden nowy, ja mam tutaj nowe, dużą czcią. Parę ślepy prawie by na masło. Już nie będziemy się skarżyć, że małe literki. Nie? A mimo to ludzie nie czytają. Pismo Święte, jak wiemy, powstało we wspólnocie, zrodziło się ze zbiorowej pamięci o Bogu, opowiadanej, dzielonej. Ale z chwilą, gdy zostało zapisane, zostało zamknięte w księdze. I nie może odzyskać całej swojej żywotności i skuteczności, dopóki nie zostanie przywrócone ponownie do życia, czyli włączone w życie wspólnoty wierzącej. Warto o tym pamiętać, że wspólnota, która karmi się tym samym Słowem Bożym i pozwala mu się formować, urzeczywistnia wspólnotowe zjednoczenie z Bogiem. Co więcej, uczy się razem myśleć po Bożemu, poznawać zamysł Chrystusowy, mieć te same dążenia, jakie były w Jezusie Chrystusie, doświadczać obcowania świętych. Więc wytrwałość w słuchaniu Słowa, aby być zakorzenionymi w Chrystusie. Pragnę też podkreślić wytrwałość w łamaniu chleba. Znowu nasi pasterze w trosce o naszą wiarę, żeby poczuć się bardziej Kościołem, bo Eucharystia buduje Kościół. 3-letni program nam zaproponowali. Znowu boli, że niektórych to nic się tym nie przejmują. Czasami tylko baner wywieszony. Już rok minął, nie? Teraz już mamy 2. Wspaniałe hasło. Eucharystia daje życie. Zakorzenia nas w Chrystusie. Podobało mi się to, co gość niedzielny przygotował na Adwent. Cud nad cudami. Ja co jestem z pielgrzymami, wiele zwoli mnie to przy wieczorniku, wychwalam Boga w Trójcy Jedynego za pomysł Eucharystii. Tylko wiadomo, nie wystarczy na niej bywać, trzeba nią żyć. Eucharystia daje życie. Okazuje się, że pierwotna wspólnota ceniła sobie łamanie chleba Eucharystii. Potem budowali wspólnotę braterską, wytrwałość w komunii. Dążyć, żeby być Kościołem, to trzeba dążyć do tego, żeby budować relacje, pogłębiać. No i mówi też Łukasz o wytrwałości w modlitwie. Jak przekazują Dzieje Apostolskie, mamy przedstawione momenty bardzo często modlitwy, które znaczyły drogę Kościoła i wszystkie ważniejsze etapy jego misji. Tak, żeby chociaż na przykład wymienić się, wspólnota modli się przy wyborze Macieja, przy wyborze siebie, wysyłając Barnaba i Pawła na misję wśród Boga, ustanawiając prezbiterów w nowych wspólnotach chrześcijańskich. Modli się i prosi Boga o pomoc w trudnościach i prześladowaniach ze strony Żydów. Po męczeńskiej śmierci Jakuba i w czasie uwięzienia Piotra, kiedy Paweł udaje się do Jerozolimy. Naprawdę modlitwa znaczy drogę Kościoła. Naprawdę. Ja dlatego też mówiłem, żeby ten czas rekolekcji, jak możemy, korzystajmy z tych chwil tutaj obecności też, że możemy się przejść, jutro szczególnie będzie tych przestrzeni czasowych trochę więcej.
przed cudowny wizerunek, trochę pęknąć, modlić się. Chcieli na nowo odnowić, żeby stanowić Kościół taką wiarę w skuteczność modlitwy. Ja, żeby to sobie odnowić, to lubię przywoływać tę scenę z 17 rozdziału Księgi Wyjścia. Potrefidim. Jozue z Izraelitami idą walczyć z Amalekitą. Co robi Mojżesz? Idzie na pobliskie wzgórze i podnosi ręce w geście modlitwy w kierunku nieba. Jak ręce w górze, to Izraelici góra. Jak stąplenia opadają, to Izraelici przegrywają i Amalekita góra. Zauważył to Hur i Aaron, podbiegają, podtrzymują aż do zachodu słońca i co? Izraelici zwyciężyli. Możecie sprawdzić, że Bóg polecił Mojżeszowi, żeby to zapisać. I dzięki temu, że zapisał, to my możemy to wydarzenie też sobie dzisiaj tutaj na rekolekcję przywołać. A ktoś pięknie to komentuje. Bardzo mi się te słowa podobają. Świat istnieje. Zło nie zwycięża, bo zawsze gdzieś są zniesione ręce do modlitwy. Jak kończył swoją misję papieża Benedykt XVI, kardynał Ravasi powiedział: Wasza Świątobliwość, teraz będzie jak Mojżesz. Tak służył Kościołowi. Z rękoma wzniesionymi na modlitwie w kierunku nieba. Świat istnieje, zło nie zwycięża, bo zawsze gdzieś są zniesione ręce do modlitwy. I na koniec. Chcielibyśmy to, o czym powiedziałem, przemyśleć, pamiętać, abyśmy byli, abyśmy się starali Kościołem, wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie. Pierwsi chrześcijanie dają nam mniej więcej taką odpowiedź. Aby być zakorzenionymi, trzeba mieć głębokie doświadczenie Chrystusa, poznanie Chrystusa. I starać się wspólnie wytrwać w Nim, wykorzystując środki, które On sam nam wskazał. Słowo, Eucharystię, komunię braterską i modlitwę. Łukasz mówi, że ten styl życia budził podziw wśród ludu. A ja na koniec pytam, dlaczego nie miałby budzić go także dzisiaj? Uczyłeś, Panie, nas, Bóg jest miłością. Przez niezliczoność łask Bóg jest miłością. Przez mękę swą